Rynek polski jest mocno rozdrobniony. Ja zawsze uważałem od 90 roku, to powtarzam jak mantrę, że jeżeli nastąpi jakieś połączenia, one następują wolno, z dużymi oporami, ale wtedy nigdy nie będziemy postrzegani jako duzi producenci. No, Mlekowita zapoczątkowała, Polmek również, takie połączenia, przejęcia. Myślę, że to pójdzie w tym kierunku. Panie prezesie, a ten rynek zagraniczny, jak docelowo będzie udział tego rynku wyglądał w strukturze waszych przychodów? Ten rynek kształtuje się w tej chwili w granicach 20%. Myślę, że będzie się dynamicznie rozwijał, gdyż tego mleka w naszym kraju mocno przybywa. W związku z tym no coś będzie trzeba z tym zrobić. Trzeba go będzie zagospodarować i konsumenci w Polsce wiele już im się nie wciśnie. Natomiast no, szansą są rynki zewnętrzne. Jak kolejna runda tej umowy TTIP będzie wpływała na polski rynek? Znaczy, ja jestem optymistą, że uważam, że to są nowe możliwości działania na ogromnym rynku, czy to amerykańskim, bo rynek amerykański jest mocno taki, powiedziałbym, skonfliktowany, bo są liczne ograniczenia, kontyngenty, limity. Także jeżeli to by się udało pokonać, to myślę, że powinno być nie najgorzej. Czy ten TTIP dla was oznacza wejście mocniejsze na rynek amerykański? Taka szansa się pojawi? Znaczy, to się dopiero okaże. Na pewno byśmy chcieli na ten rynek wchodzić.